Witam na prezentacji Międzynarodowego Programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej pod tytułem Przyjazna Polska otwarta na świat. Na początku głos zabierze wiceprzewodniczący SLD, profesor Longin Pastusiak, który był również szefem zespołu, który pracował nad kształtem tego programu. Następnie zaproszę panelistów do dyskusji i na zakończenie debatę podsumuje pan przewodniczący Grzegorz Napieralski. Zapraszam pana profesora Pastusiaka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiamy dziś Państwu po raz pierwszy publicznie tę część programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który związany jest z polityką zagraniczną Polski i sprawami międzynarodowymi. Zatytułowaliśmy tę część programu wyborczego Przyjazna Polska otwarta na świat. Taki tytuł jest, ponieważ uważamy, że we współczesnym świecie charakteryzującym się daleko idącą współzależnością, w interesie Polski jest utrzymanie wszechstronnej współpracy i więzi ze światem oraz utrwalanie wizerunku Polski jako kraju przyjaznego. Zanim przedstawię Państwu tylko bardzo skrótowo, bo tekst Państwo macie przed sobą, ważniejsze postulaty naszego programu, krótka informacja, jak ten dokument powstał. Otóż w SLD działa zespół międzynarodowy, którego mam zaszczyt przewodniczyć. Zespół składa się z prawie 40 kompetentnych osób, kompetentnych w sprawach międzynarodowych, zarówno pracowników nauki, jak i ludzi doświadczonych w praktyce międzynarodowej, a więc byłych dyplomatów, pracowników różnych organizacji międzynarodowych. Tekst wyjściowy tego dokumentu opracował pan dr Maciej Raś i rezultatem tej intensywnej dyskusji, jaka odbyła się na kilku posiedzeniach tego zespołu, powstał ten właśnie dokument, który państwo macie ze sobą. I chciałbym w tym miejscu podziękować panu Rasiowi i wszystkim członkom zespołu za wkład w opracowanie tego dokumentu. Wielu członków zespołu przedstawiło swoje stanowisko na piśmie, które później wkomponowaliśmy czy też uwzględniliśmy przy opracowaniu ostatecznego tekstu. Dokument, który dziś Państwu prezentujemy, ma logiczną i przejrzystą strukturę. Składa się z 5 rozdziałów tematycznych. Pierwszy rozdział, co proponujemy Polakom w obszarze spraw zewnętrznych. Drugi rozdział, polityka europejska, dotyczy procesu, ważnego procesu integracji. W rozdziale trzecim przedstawiamy nasze relacje z sąsiadami oraz pozostałymi państwami regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Rozdział czwarty zatytułowany jest Stosunki transatlantyckie i globalne. Zawiera nasze podejście do problemów globalnych oraz do Stanów Zjednoczonych. Wreszcie końcowy rozdział piąty zatytułowaliśmy Plan naszych działań. Zawiera on bardzo konkretne propozycje Sojuszu Lewicy Demokratycznej w trzech, powiedziałbym, takich etapach czasowych. Okres krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy, rozumiany jako pełna 4-letnia kadencja. Szanowni Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej udowodnił w praktyce wysoką odpowiedzialność za kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Do 2005 roku istniał, można powiedzieć, konsensus we wszystkich sił politycznych w Polsce odnośnie polskiej polityki zagranicznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej udowodnił także, że polska polityka zagraniczna może być skuteczna, czego dowodzą fakty, że w okresie rządów lewicy przyjęci zostaliśmy do Unii Europejskiej, w 2006 roku do Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także w 1997 roku Polska została zaproszona do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od 2005 roku wraz z przejęciem władzy przez konserwatywną prawicę polska polityka zagraniczna niestety stała się narzędziem wyrażania ksenofobicznych, powiedziałbym nawet pseudoimperialnych dążeń części elit politycznych.
prawica wzbudzała społeczne lęki przed domniemaną wrogością naszego otoczenia międzynarodowego. Dla PiS okazało się to sposobem na mobilizację własnego elektoratu. Sojusz Lewicy Demokratycznej, proszę Państwa, zapewni i obiecuje, że zapewni utrwalenie pozytywnych tendencji w polskiej polityce zagranicznej, wzbogacenie jej o elementy, których nie wypracowała obecna koalicja Platformy i PSL-u, i zaliczamy do tego między innymi, wymienię bardzo krótko, stworzenie spójnej strategii polityki zagranicznej RP, w której przedstawione zostaną interesy narodowe Polski oraz instrumenty. Nie można tu zegarka położyć, żeby można kontrolować swój czas, ale może się uda. Dobrze. Następnie stworzenie spójnej strategii polityki zagranicznej, w której przedstawione zostaną interesy narodowe Polski oraz elementy realizacji, tak na poziomie zarówno strategicznym, jak i na poziomie operacyjnym. Konsultacje ze wszystkimi siłami politycznymi w kraju na temat kształtowania polskiej polityki zagranicznej. Wypracowanie stanowiska Polski w odniesieniu do przyszłej integracji europejskiej. Czy przyszłego modelu, powiedziałbym, integracji europejskiej. No i przystąpienie do karty praw podstawowych bez ograniczeń. Proszę Państwa, ta mała książeczka, to jest właśnie karta praw podstawowych. To jest mała książeczka, ale to jest naprawdę wielka księga naszych praw jako członków Unii Europejskiej. Niestety, rząd Jarosława Kaczyńskiego odmówił przyjęcia bez zastrzeżeń właśnie tych naszych praw podstawowych, a Platforma Obywatelska, która obiecywała, że jeżeli wygra wybory, to oczywiście też bez zastrzeżeń przystąpi do Karty Praw Europejskich. Niestety do dzisiejszego dnia nie przystąpił rząd Platformy Obywatelskiej do Karty Praw Podstawowych, mianowicie przystąpiliśmy natomiast do tak zwanego protokołu brytyjskiego, co w gruncie rzeczy ogranicza nasze prawa Polaków i czyni nas nierównoprawnymi w odniesieniu do tych wszystkich praw, tych 54 artykułów, które są zawarte w tej książeczce, na równi z Czechami, Francuzami, Niemcami i innymi członkami Unii Europejskiej. Dalej, proszę Państwa, zapowiadamy przedstawienie polskiego stanowiska w kwestii nowego ładu międzynarodowego, zwłaszcza w sferze społeczno-gospodarczej. Wprowadzenie globalnego podatku od międzynarodowych przepływów kapitałowych i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na fundusz rozwojowy. Zwiększenie roli służby zagranicznej w intensyfikacji wymiany handlowej i działalności inwestycyjnej, promocję polskiej przedsiębiorczości. Kreowanie marki Polska w świecie w sposób nowoczesny i w sposób skoordynowany. No i wreszcie opracowanie otwartej humanitarnej polityki migracyjnej, odpowiadającej rozwiązaniom wspólnotowym, wycofanie w porozumieniu z sojusznikami polskiego kontyngentu wojskowego z Afganistanu. Chcę przypomnieć, że w przyszłym miesiącu, w lipcu, właśnie Stany Zjednoczone rozpoczynają proces wycofywania swoich wojsk z Afganistanu, a my jakoś nie mamy takiego ściśle określonego kalendarza, a powinniśmy w sposób skoordynowany z naszymi sojusznikami tę sprawę uzgodnić. Odbudowanie stosunków z państwami spoza rejonu czy też strefy euroatlantyckiej, zwłaszcza, że rola tych państw w gospodarce światowej i również w polityce systematycznie wzrasta. No i wreszcie widzimy potrzebę uspołecznienia polskiej polityki zagranicznej, między innymi poprzez rozbudowę systemu doradztwa dla polityki zagranicznej RP, a więc podniesienie roli i znaczenia środowisk eksperckich. Na liście niedawno przeczytałem statystykę, ile mamy tak zwanych think tanków w ogóle w Polsce. Jesteśmy na dole tabeli w ogóle wśród krajów rozwiniętych. Jeżeli chodzi o strategiczne cele polskiej polityki zagranicznej, to zdaniem SLD oparte są one na trzech filarach. Na polityce europejskiej,
relacjach z sąsiadami i pozostałymi państwami naszego regionu i wreszcie na stosunkach euroatlantyckich, kontaktach z czołowymi państwami i ugrupowaniami integracyjnymi innych regionów świata oraz na udziale w rozwiązywaniu problemów globalnych. No i proszę Państwa, ostatnia część naszego programu, jak Państwo widzicie, jest to plan naszych działań. Z reguły, jak wiem z doświadczenia, programy wyborcze partii politycznych są pełne obietnic, ogólnych sformułowań, bardzo sympatycznych, bardzo chwytliwych, ale pozbawione konkretów. Otóż my, w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki formułowania programów wyborczych, stawiamy wyborcom konkretne propozycje. I te propozycje są zawarte w końcowej części tej broszury, którą Państwo macie w ręku i dotyczą perspektywy krótkofalowej, rozumianej mniej więcej 5-6 miesięcy, perspektywy średnioterminowej w kategoriach jednego roku i wreszcie w kategorii całej kadencji, oczywiście, jeżeli zostaniemy obdarzeni zaufaniem wyborców, w co głęboko wierzę właśnie, że tak będzie. Nie będę wymieniał Państwu tych wszystkich szczegółowych tutaj naszych propozycji. Państwo możecie spokojnie się nad tym zastanowić, przeanalizować i rozliczać nas oczywiście po wyborach. Wyraziłem tylko w tym swoim bardzo krótkim wystąpieniu niektóre tylko zamierzenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w dziedzinie polityki zagranicznej zawarte w naszym programie wyborczym. Program nasz jest znacznie bogatszy, aniżeli mogłem w tym krótkim swoim wystąpieniu Państwu przedstawić. W każdym razie to, co jest najważniejsze, chcemy przywrócić konsensus w polityce zagranicznej. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że rzeczywiście Polska mogła przemawiać jednym głosem, żebyśmy wspólnie z wszystkimi siłami politycznymi mogli działać na rzecz wzmocnienia autorytetu Polski jako państwa na arenie międzynarodowej. I temu właśnie służy nas bardzo konkretny program wyborczy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję panie profesorze. Teraz zapraszam naszych panelistów. Pana profesora Bogusława Liberackiego, przewodniczącego grupy polskich eurodeputowanych w grupie postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Następnie pana profesora Tadeusza Iwińskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Zapraszam. Pana posła eurodeputowanego Marka Siwca oraz naszego moderatora i autora tekstu programu, pana doktora Macieja Rasia. Zapraszam. Szanowni Państwo, drodzy goście, drodzy paneliści, którzy zostali już przedstawieni, więc nie będę powtarzał ich nazwisk i licznych tytułów, zasług i osiągnięć. Zresztą wszyscy są bardzo dobrze, trzej panowie są niezwykle dobrze znani. Szanowni panowie, przyjazna Polska otwarta na świat, Polska kierująca się w polityce zagranicznej trzema priorytetami. Polityka europejska, sąsiedzi i region Europy Środkowo-Wschodniej oraz stosunki transatlantyckie i polityka globalna. Pan profesor Longin-Pastusiak, przewodniczący zespołu, pokrótce naświetlił główne kierunki i zamierzenia polityki, którą chciałby realizować Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prosiłbym panów o rozwinięcie, o bardziej szczegółowe opisanie tego, co rozumiemy pod wspomnianymi przeze mnie priorytetami. Bardzo proszę, polityka europejska, specjalista, eurodeputowany, pan profesor Bogusław Liberacki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Działa czy nie działa? Zależy od tego, co się naciśnie. Zależy od tego, co się mówi. Tylko ekonomista nie zawsze sobie poradza z takim sprzętem technicznym. Witam jeszcze raz wszystkich zebranych na tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż Unia Europejska. My patrzymy na Unię Europejską i naszą rolę następujące. Mamy następujące obszary naszej polityki zagranicznej
nazwijmy sobie tak modelowo na początku, bezpieczeństwo militarne i polityczne Polski, czyli NATO i w dużej mierze Unia Europejska. I druga sfera to jest reputacja Polski, jej pozycja jako państwa oraz gospodarka. Ja bym chciał szczególnie podkreślić tę część w polityce zagranicznej, która dotyczy właśnie gospodarki. Coraz bardziej Unia Europejska jest zorientowana w tym, żeby w bezpiecznych warunkach politycznych odnieść sukces gospodarczy. I strategia lizbońska, która nam się nie do końca powiodła, i strategia Europa 2020, czyli strategia umocnienia pozycji, zdolności konkurencyjnej i stopnia w świecie i stopnia akceptacji dla Unii Europejskiej wewnątrz państw członkowskich, to jest to, co będzie czynić nas jako Europejczyków, jako Unię Europejską, kierowaną tymi zasadami, mamy nadzieję, coraz bardziej konkurencyjną. Mamy nową sytuację. Od roku czasu Unia Europejska ma podmiotowość prawną oraz wspólną politykę zagraniczną koordynowaną przez panią Ashton, jak wszyscy wiemy. Z tego też wynikają nowe, mamy nadzieję, lepsze warunki do tego, żeby tak, po pierwsze, integrować europejską politykę zagraniczną. I w tym procesie integrowania, który się staje, jest potrzebna obecność Polski. My chcemy, żeby Polska była obecna, myśląc i postępując w duchu charakterystycznym dla Unii Europejskiej, czyli bez żadnych fobii. Pierwsza fobia, która nam się zarzuca, to jest rusofobia. Bez żadnych uprzedzeń a priori z góry, bez żadnych przesłanek ksenofobicznych. I chcemy te pierwsze objawy jakiegoś pozytywu kontynuować, a nawet wzmocnić. Te pierwsze objawy, o których się komentuje zupełnie na bieżąco pozytywnego stosunku, to jest umiarkowane podejście obecnego rządu do spraw naszych wschodnich sąsiadów. Z wyjątkiem Białorusi, gdzie cała Unia przyznaje się do problemu. Zabroniliśmy Białorusinom przyjeżdżać wysoko postawionym do Unii, a teraz mamy pretensje, że Rosja jest najbliżej i że Białoruś wspiera. Dwa. Bardzo ważne z naszego punktu widzenia są odpowiedzi, uczestniczenie w określaniu odpowiedzi globalnych wyzwań. Te globalne wyzwania to są stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy w trakcie od 2 lat wyraźnej rewizji tych stosunków. I dobrze się stało, że tę rewizję w jakimś stopniu potwierdziliśmy parę dni temu w Warszawie. Czyli Stany Zjednoczone nie stały się naszym, nie są dłużej naszym globalnym konkurentem, są strategicznym partnerem. Stosunek do Chin. Jesteśmy i tu my chcemy dokonać radykalnego zwrotu. Traktowani w Europie, wymieniani po nazwisku, jako przykład państwa, które destrukcyjnie wpływa na kształtowanie jednolitego rynku europejskiego poprzez wpuszczanie przedsiębiorstw chińskich i produktów w sposób niekontrolowany. Czyli jesteśmy wręcz oskarżani o to, i wymieniani, że nie działamy w interesie umacniania jednolitego rynku europejskiego. To będziemy chcieli koniecznie zmienić. Europejska służba zagraniczna, to zewnętrzna tak zwana, to jest również obecność w jej strukturach. Chcemy radykalnie położyć akcent na tak zwaną równowagę geograficzną. Na 130 ambasadorów 2 pozycje są dla Polski przewidziane. Polska to jest 8% terytorium i ludności Unii Europejskiej. Jesteśmy bardzo głęboko niedoreprezentowani. I poprzez to, że dyplomacja państw narodowych będzie mniej ważna w niektórych krajach i obszarach, gdzie nasze interesy są mniejsze, tracimy szansę, żeby akcentować nasze sprawy. I jest to rzecz, którą my traktujemy jako bardzo wyraźne zaniedbanie. Wewnątrz Unii Europejskiej mamy zmienną temperaturę uczuć między poszczególnymi państwami sąsiednimi. Jest kwestia Litwy i Polski, która jest dość znana. Trzeba zabierać głos w takich sprawach jak mniejszości narodowe na Łotwie. Jest sprawa romska, stosunków węgiersko, z tego tytułu węgiersko-słowackich i tak dalej. Potrzebny jest głos Polski. Tego głosu na razie nie ma w wystarczającym wymiarze dla kreowania tych dobrych, sąsiedzkich stosunków współpracy w Unii Europejskiej. I wreszcie polityka rozszerzania Unii Europejskiej. Wiemy, że rząd zadeklarował, że Chorwację jesteśmy skłonni zaakceptować jej członkostwo.
Zostaje kilka spraw wciąż otwartych. Pierwsze to jest stan negocjacji z Turcją i co dalej. Tu nasz głos nie brzmi wystarczająco jednoznacznie. Pytanie, czy powinien brzmieć jednoznacznie? My odpowiadamy, tak, powinien. Stosunek z Ukrainą jako kolejny obszar państwa, przed którym stoi dylemat, czy wejść na drogę, proces wstępowania do Unii Europejskiej, czy ryzykować jak pogorszenie stosunków z Rosją i jak Unia Europejska może zrekompensować ewentualnie taki skutek. Mamy sprawy w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, programów w stosunku do poszczególnych regionów. My wprawdzie jesteśmy neutralni w sprawach Afryki Północnej, ale nie mamy żadnego programu poza panem prezydentem Wałęsą, jak tego typu sytuacje rozwiązywać, co wniesiemy z czasów naszej prezydencji. W naszym dokumencie prezydencji nie ma żadnej przyzwoitej międzynarodowej inicjatywy. Były oczekiwania, że każda prezydencja, i są takie, jakąś międzynarodową inicjatywę charakterystyczną dla regionu wniesie. Iż prezydencja węgierska, czyli ta, która teraz trwa, na przykład podkreśla Dunaj jako rzeka, oni mówią o 5 państwach najbliższej współpracy, choć jest więcej. Było oczekiwanie, może my Polacy wykreujemy międzynarodowy, dyplomatyczno-gospodarczy program dla Bałtyku, zwłaszcza Bałtyku Południowo-Wschodniego. No nic takiego w dokumentach prezydencji nie przeczytamy. Natomiast my się opowiadamy za tym, żeby te dokumenty prezydencji ewentualnie także o to wzbogacić. Czyli prezydencja, inicjatywa, bardzo skromna inicjatywność. Zostaje nam stosunek do Rosji, gdzie odbyliśmy szczyt nie tak dawno. Również witając z zadowoleniem to bardziej urealistycznioną pozycję i politykę obecnego rządu, chcielibyśmy, żeby w trakcie prezydencji nie zabrakło siły w wyniku walki politycznej, wyborczej, a ten przedsmak już wczoraj mieliśmy bardzo wyraźnie w kraju, tego, żeby ten rozsądny, bezpieczny, umiarkowany i bardzo rzeczowy ton ze stroną rosyjską utrzymać. To są zatem te sprawy, żeby 5 minut nie przekraczać, które przed nami stoją. To jest ten sposób postrzegania Unii Europejskiej w polityce zagranicznej, który widzimy, i to są także te szanse i możliwości, z których winniśmy skorzystać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Drugi filar naszego programu, stosunki z sąsiadami, region Europy Środkowej i Wschodniej, temat, który jest żywy, obecny w naszej polityce nie tylko zagranicznej, ale może nawet przede wszystkim polityce wewnętrznej. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Tadeusza Iwińskiego. Proszę o komentarz. Dziękuję. Profesor Liberacki w swoim ciekawym wystąpieniu udowodnił, że każdy zegarek, nawet jeżeli stoi, to co najmniej 2 razy na dobę wskazuje właściwy czas. Także. Ale w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan profesor Pastusiak i mój poprzednik, ja chciałem tylko 2 króciutkie uwagi poczynić, zanim przejdę do tego właściwego tematu dotyczącego naszej polityki, która zawiera chyba najwięcej wyzwań, mianowicie odnoszące się do sąsiadów. Po pierwsze, od ponad pół roku klub SLD, i czyniliśmy to także w odrębnych interpelacjach Grzegorzana Pieralskiego i mojej, domagamy się porządnej debaty na forum Sejmu w sprawie przygotowania do prezydencji i ustalenia priorytetów. Nie doczekaliśmy się tego. Za 18 dni rozpoczyna się prezydencja. I nie odbyła się żadna debata porządna z udziałem ani premiera, ani ministra spraw zagranicznych, bo oczywiście 3 miesiące temu minister Sikorski wystąpił w dorocznej debacie, ale to jest coś innego o polityce zagranicznej. A dlaczego tu jest niezbędna obecność premiera? I wierzymy, że jeszcze to się może odbyć na ostatnim posiedzeniu. Ponieważ jest zła zbieżność terminu wyborów, już tego nie zmienimy, parlamentarnych i prezydencji, może istnieć niebezpieczeństwo podwójne, że z jednej strony rządząca koalicja będzie wykorzystywać tę prezydencję do autokracji, a opozycja, przynajmniej część, wiadomo o której mówię, będzie wykorzystać tę prezydencję do podstawiania nogi rządzącym, podczas gdy chodzi o to, żeby to był sukces Polski. Nie sukces koalicji PO-PSL, tylko sukces Polski. I tylko premier może powiedzieć, czego nie czynić,
zaniedbano możliwość osiągnięcia porozumienia, nawet podpisania takiego porozumienia w tych kwestiach między rządem a opozycją. Takie porozumienie było przygotowane na przykład przed prezydencją czeską, nie zostało podpisane. Tam upadł rząd, no tu nie groził upadek rządu do wyborów, ale jednak. I to jest rzecz niesłychanie ważna. Przechodząc do właściwego tematu, o który mnie poproszono, to chciałem zacząć od pewnej analogii. Tak jak najwybitniejszy socjolog w historii ludzkości, Max Weber, 100 lat temu mówił, że przy wyborach sztuką nie jest być wybranym, tylko sztuką jest być wybranym ponownie. Podobnie w polityce zagranicznej najważniejszą rzeczą jest ułożenie stosunków z sąsiadami. Bo tu jest najwięcej obiektywnych sprzeczności interesów, trudności, kłopotów, kolizji, także obiektywne interesy. I Polska może mieć zawsze świetne stosunki, co jest rzeczą bardzo ważną, ze Stanami Zjednoczonymi, z 200-milionową Brazylią, w której 1 milion żyje Polaków, Brazylijczyków pochodzenia polskiego. Nomen omen, w naszym programie jest też wątek dotyczący Polaków i Polonii za granicą, z Australią czy Republiką Południowej Afryki, ale naprawdę kluczem i prawdziwym probierzem zdolności dobrych albo złych do prowadzenia polityki za granicą są relacje z sąsiadami. I oczywiście doceniamy, że w ciągu tych minionych prawie 4 lat te relacje z sąsiadami się poprawiły. W przypadku Polski sytuacja była szczególna, bo w ciągu minionych dwóch dekad, o czym już mało kto pamięta, zwłaszcza młode pokolenie, my straciliśmy wszystkich sąsiadów. Mieliśmy 3 sąsiadów, Związek Radziecki, NRD i Czechosłowację. Związek Radziecki 20 lat temu rozpadł się i mamy 4 sąsiadów wschodnich. Czechosłowacja rozpadła się rok później, mamy 2 południowych sąsiadów, a Niemcy się zjednoczyły i nie ma już NRD. Pozostali nam tylko sąsiedzi za Morzem Bałtyckim, Skandynawowie, jedynie niezmienni. I to jest jakby główny, podstawowy azymut naszej polityki. Oczywiście, że w stosunku do tego, o czym pisali przed wojną i później po wojnie czołowi publicyści paryskiej kultury, Jerzy Giedroyć i Juliusz Mieroszewski, Londyńczyk, którzy wysuwali taką teorię, 60 lat budowaną, że Polska powinna mieć z jednej strony lepsze stosunki z Niemcami, a z drugiej strony z Rosją, aniżeli mają te państwa razem między sobą, to już jest nieaktualne od momentu, gdy jesteśmy w NATO, od momentu, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, ale ważne jest coś innego w tym aspekcie. Polsce potrzebne są nadal, choć one są na różnym etapie, 3 wielkie procesy porozumień i pojednań z 3 naszymi głównymi sąsiadami, bez hierarchii, z Niemcami, Rosją i z Ukrainą. Zwłaszcza doświadczenia w kontekście traktatu, za parę dni będzie 20. rocznica traktatu polsko-niemieckiego i doceniamy gest Bundestagu uczyniony na przykład w stosunku do polskiej mniejszości w Niemczech kilka dni temu. Te procesy porozumienia i pojednania zaszły najdalej i my te doświadczenia musimy wykorzystać w relacjach i z Rosją i z Ukrainą. Czyli na przykład tworzenie nowych kanałów przełamywania wzajemnych stereotypów. Bez wymiany młodzieży do tego nie dojdzie. Bez wymiany kulturalnej, naukowej. Oddzielenia historii, którą trzeba wyjaśnić, bo trzeba i sprzyjać procesom destalinizacji w Rosji, ale tu zresztą bardzo dużo zrobiła dobrego Komisja do Spraw Trudnych i ta wspaniała 1000-stronicowa publikacja Białe Plamy, Czarne Plamy. Czyli w relacjach z Rosją wykorzystać wiele doświadczeń z pojednania polsko-niemieckiego i także w procesach z Ukrainą. My w naszym programie mówimy o możliwości, doceniając rolę Trójkąta Weimarskiego historyczną we współpracy Polski z Francją i z Niemcami, o możliwości stworzenia czegoś w rodzaju Trójkąta Kaliningradzkiego. Radosław Sikorski mówi błędnie o Trójkącie Królewieckim. Ciekaw jestem, jak my byśmy mówili, gdyby ktoś wymyślił koncepcję, nie wiem, czworokąta z Breslau. Także nie byłoby to chyba mile widziane na naszym polu. Dlatego i bardzo dobrze, że i odbyły się nie tak dawno posiedzenia kierownic 3 Komisji Spraw Zagranicznych, Parlamentu, Dumy, Bundestagu i Sejmu w Kaliningradzie i również 3 spotkania ministrów spraw zagranicznych. I takim konkretem jest możliwość otwarcia obwodu kaliningradzkiego, który jest enklawą historycznie jedynym takim terytorium dla ruchu
z Polską, 210 kilometrów granicy Polski z Rosją, to jest granica między tym obwodem, a Warmią i Mazurami, ale żeby otworzyć nie tylko sąsiednie województwo, które mi jest szczególnie bliskie jako posłowi tej ziemi, ale również województwo pomorskie. I to będzie pewien probierz i Niemcy to popierają, myślę, że to miałoby pewne historyczne znaczenie, bo dzisiaj ta granica jest w dużej mierze półmartwa, żeby powiedzieć łagodnie. Także w relacjach, zbliżając się do końca, w relacjach z regionem należy lepiej wykorzystywać możliwości działania Grupy Wyszehradzkiej. Oczywiście Trójkąt Wyszehradzki, później Czworokąt Wyszehradzki powstał w innych warunkach, gdy współpracowaliśmy razem w drodze szczególnie do Unii Europejskiej. Ale dzisiaj pewne inicjatywy, na przykład Funduszu Wyszehradzkiego, programu stypendialnego dla młodych ludzi, są ważne i powinny być rozwijane. Także jeżeli chodzi o nowe państwa Unii, w tym Bałkany, Bułgarię czy Rumunię. I my się musimy też wyzbyć czegoś, co występowało i występuje w jakiejś mierze, pokutuje w programach partii prawicy, czyli takiego trochę nadętego pseudomesjanizmu i samookreowanie się jako lidera regionu. Bo my możemy być liderem regionu, jeżeli inni nas uznają, a nie, że my powiemy, Polska ma być i chce być liderem regionu, bo wiadomo, że to budzi nie najlepsze relacje. I w finale powiem w ten sposób. Najwybitniejszych w historii Finlandii prezydent Urho Kekkonen mawiał kiedyś, że przyjaciół trzeba szukać blisko, a wrogów daleko. To nie jest ścisłe. Jest w tym dobra myśl, dlatego że wrogów lepiej w ogóle nie szukać, prawda? Oni się obiektywnie czasem sami znajdują. Chodzi o partnerskie, równoprawne relacje z sąsiadami czy z całym tym obszarem. I pamiętanie, że wśród 50 państw Europy to rzeczywiście ci nasi sąsiedzi, którzy są głównymi partnerami, bo głównym partnerem gospodarczym jest Polski, są zdecydowanie Niemcy, które mają ponad dwuipółkrotne, znaczy my z nimi mamy ponad dwuipółkrotne obroty większe aniżeli Rosja, czy aniżeli inni partnerzy. I Niemcy są naszym podstawowym również partnerem politycznym na naszym kontynencie. Ale nie zapominajmy o tych innych krajach, w tym o Turcji. Dlaczego mówię nie tylko w kontekście tego, że prezydent Gil był równo tydzień temu w Polsce, ale Polska, która za chwilę będzie obchodziła 600-lecie stosunków dyplomatycznych z Turcją, przez 300 lat miała wspólną granicę z Turcją. Ja nie chcę mówić, jak wtedy wyglądała Europa, bo to może by mogło budzić rozmaite korzenie. Ale nie jest przypadkiem, że wśród 27 państw Unii w Polsce jest największe poparcie dla wstąpienia Turcji do Unii, po oczywiście spełnieniu wszystkich kryteriów Maastricht, a najmniejsze jest ono w Austrii z innych powodów, o których nie chcę mówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Trzeci filar polskiej polityki zagranicznej, stosunki transatlantyckie oraz polityka globalna, w tym reinstytucjonalizacja, postulowana przez nas reinstytucjonalizacja ładu międzynarodowego. Pan poseł Marek Siwiec, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zwykle jest tak, że gdy występuje trzech panelistów, to ta śmietana zostaje spita przez poprzedników i szczerze mówiąc, gdybym ja zupełnie nic nie powiedział, to można by znaleźć elementy odpowiedzi w wystąpieniu moich przedmówców, bo tak naprawdę polityka zagraniczna jest spójna, jest koherentna. Nie da się tak administracyjnie podzielić na filary, priorytety i tak dalej. To jest pierwsza uwaga ogólna. Druga uwaga ogólna jest taka, że my mamy jako SLD pewien problem, przynajmniej ja ten problem mam na pewno, gdy w kontekście wyborów formujemy swoje myśli o polityce zagranicznej. Tym problemem jest propaństwowość. Wszystko to, co związane było z uprawianiem, jest związane z uprawianiem polityki, jest tak poważnie propaństwowe, że my intuicyjnie szukamy tego, co jest dobre w polskiej polityce zagranicznej i dopiero jak już naprawdę nie znajdujemy, wtedy mówimy tak, można by coś robić lepiej, można by coś robić inaczej i może dlatego nie jesteśmy tak wyraziści, tak bojowi, jak byśmy chcieli. Najpierw odpowiem na bardzo krótko na zadany temat, a później kilka jeszcze uwag do wypowiedzi moich poprzedników, zgodnie z tą myślą, że to się wszystko jednak przekłada, przeplata między sobą. Otóż gdy patrzymy na Polskę z perspektywy mapy świata,
mówiąc o relacjach globalnych, to jest faktem, że odbywa się w tej chwili wielka instytucjonalna redefinicja stosunków międzynarodowych. Poważne interesy załatwiane są w gronie G8, G20 i to nie wcale interesy, które związane są z, tak to pierwotnie było powiedziane, z pieniędzmi, z gospodarką, z finansami. Cała polityka w tych najtrudniejszych rzeczach załatwiana jest w gremium, w którym nas nie ma. I oczywiście ktoś powie, ten rząd pochopnie wyeliminował się z obecności w G20. Ja coraz bardziej skłaniam się do tej tezy, ale martwi mnie bardziej to, że gdybyśmy nawet tam siedzieli w tym gronie G21, to co byśmy tak naprawdę mieli do powiedzenia? W ogóle nie ma takiej potrzeby, takiego myślenia. I to autentyczne wyeliminowanie się z nowych gremiów będzie czymś, za co będziemy płacić rachunek prędzej czy później. Po prostu jesteśmy nieobecni. Konkluzja z tego jest oczywista. Drugi wątek z tym związany, zahaczający o pierwszy punkt, to taki, że dzisiaj 2/3 problemów dotyczących polityki międzynarodowej to jest kryzys gospodarczy i kryzys finansowy. Jeśli ktoś z Państwa myśli, że jak Grecja splajtuje, co jest według mnie nieuchronne, to się kryzys skończy. Nie, to jest temat na najbliższe 20 lat. Ja jestem członkiem komisji kryzysowej w Parlamencie Europejskim, zastępcą członka, czy takim małym członkiem. Nie bardzo się na tym znam, ale niektóre liczby wywołują we mnie poza zainteresowaniem jeszcze taki skurcz strachu. Otóż jeżeli którykolwiek z dwóch wielkich problemów, to jest zadłużenie i bomba systemu emerytalnego, miałby zostać rozwiązany w krajach Unii Europejskiej trwale, niezbędny jest średni wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej powyżej 3%. Bez tego po prostu brniemy tylko. No więc to oczywiście gdzie do tych 3%? Czyli krótko mówiąc, brniemy dalej. Czyli jeżeli finanse będą decydować o relacjach międzynarodowych, będą się przekładać na bezpieczeństwo, na gospodarkę, w tym też nas nie ma. Nie ma nas po prostu. Trzeci element związany jest z bezpieczeństwem rozumianym tradycyjnie. I ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dwie instytucje, w których jesteśmy lojalnym, rzetelnym członkiem, przeżywają fatalny czas dla konstruowania przyszłości bezpieczeństwa. Fatalny czas przeżywa Unia Europejska, dlatego że stagnacja, brak jakiegokolwiek konkretnego ruchu, jeśli chodzi o konstruowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej nawet, jest faktem. Mamy służbę zagraniczną, tylko ta służba nie ma imperatywów, nie ma jasnej polityki, którą by mogła realizować. I druga instytucja, która tego jeszcze nie widać, ale jest w głębokim kryzysie, to jest oczywiście Sojusz Północnoatlantycki, ale nie dlatego, że my mamy jakiś w tym udział, tylko że jesteśmy w przededniu pierwszej bardzo ważnej przegranej wojny w Afganistanie. Bo mówi się dzisiaj o wycofaniu wojska, nikt nie mówi o tym, że tą wojnę powinniśmy wygrać, skoro żeśmy ją zaczęli. I do tego wszystkiego jeszcze dodam tylko jeden obrazek, żeby zupełnie zakłócić spokój. To jest Libia. Sposób rozpoczęcia tej wojny, nawet z mandatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, zupełna bezradność komponentu europejskiego w działaniach zbrojnych. Lata 60 samolotów, z tego 30 nie może strzelać, bo nie ma mandatu politycznych, a 30 nie wie, do czego strzelać. A ci, którzy wiedzą, do czego strzelać i mają na to zgodę, to im się amunicja za chwilę skończy. Takie są realia tego komponentu militarnego, jeśli chodzi o europejskich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z tym uważam, że w ogóle nie podejmuje polska dyplomacja, elity polityczne, rząd konkretnie nie podejmuje tych wyzwań. Ja nie znam żadnego mądrej dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać Sojusz Północnoatlantycki za 20 lat. Myśmy już przeszli tą wielką dyskusję, że działamy poza granicami, tylko że to już jest za mało. To już dzisiaj jest oczywiste.
I przechodząc do sprawy przedostatniej, chcę powiedzieć, że jak w tym kontekście wygląda Unia Europejska? No Unia Europejska wygląda tak, że my w żadnej sprawie nie próbujemy potraktować w grze globalnej Unii Europejskiej jako naszej organizacji. My się w Unii Europejskiej próbujemy dobijać własnych, zapewne słusznych oczekiwań, szósty kraj, tam ileś procent populacji, potencjału i tak dalej, tylko w ramach wielkiej polityki, którą prowadzi Unia Europejska, tej globalnej, my nie mamy żadnej specjalizacji, żadnej. Nam się wydaje, że się znamy na Ukrainie i pewnie się trochę znamy, ale gdyby zapytać, ale to nie jest żadna polityka globalna, to jest polityka sąsiedztwa, jak przed chwilą mówił Tadeusz Żywiński. Polityka globalna dotyczy Wietnamu. Czy my mamy jakiś potencjał do wykorzystania, czy coś zaproponowania? Pewnie mamy. No, ja wiem, znaczna część Akademii Górniczo-Hutniczej, nawet z niektórymi studiowałem, ale ja to podaję najbardziej banalny przykład z boku. Takich nisz, takich obszarów i takich krajów, które nie są Chinami. Chinami się wszyscy interesują, bo są wielkie i można sprzedać im samoloty, pociągi, wszystko można. Ale taki Wietnam, czy inne kraje, w których można by znaleźć tą niszę, które są dzisiaj outsiderami w relacjach z Unią Europejską, gdyby znalazły dobrego ambasadora w Unii, w postaci Polski, to rzeczywiście coś z tego mogłoby być i odczuwalne w realiach naszej gospodarki. I na koniec chcę powiedzieć, przed koniec, nie wiem, czy to trzeba 5 minut, ja nie patrzę na zegar. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ja jestem akurat w tej dziedzinie, ja nie widzę tutaj wielkiej misji do wykonania. Większość trudnych spraw właściwie poza mieniem, reprywatyzacją została załatwiona. Musimy dbać o to, aby utrzymać bilateralne kontakty wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi, bo one są i one się rozwijają dobrze, o czym mało kto mówi. Musimy dbać o to, obecność 16 samolotów czy 12 dla mnie to jest po prostu zbędna para, która pójdzie w gwizdek. My niepotrzebnie napinamy mózgu. Ja dużo bardziej wolałbym, żeby 150 pilotów tym F-16 umiało latać. Na razie jeszcze tylu nie ma. Więc tutaj nie stawiam tego wśród priorytetów. Interes jest taki, że Ameryka nie zwraca uwagi na tą część Europy i nie będzie zwracać przez najbliższe lata, więc nie ma co się tym specjalnie ekscytować. A teraz jeszcze o kilku rzeczach bardzo konkretnych, ale naprawdę krótko. Otóż, gdy mówimy o naszej pozycji w Unii Europejskiej, to nie ja, a jeden wielki autorytet powiedział, że kadry ryszają wszystkim. Chcę zadać pytanie rządowi. Tak, tak. Chcę zadać rządowi pytanie, jak pracujemy z naszymi kadrami w Unii Europejskiej? Czy ktoś w ogóle wie, ilu Polaków jest zatrudnionych? Połowa zatrudnionych zrobiła to bez pomocy polskiego rządu, a czasami wbrew działań polskiego rządu. Jesteśmy lekceważeni, ale nie dlatego, że te kadry są słabe, tylko dlatego, że po prostu nikt o nich nie dba. Oni nie mają żadnego... Gdyby państwo zobaczyli, jak lojalnie współpracuje urzędnicy Grecji, już nie mówię o Włoszech, o Niemcach, nie daj Boże, bo nie chcę do tych najlepszych. Po prostu jest wspaniały lobbying w ramach oczywiście pragmatyki służbowej, ale w związku z tym, z tymi ludźmi nie pracuje nikt. Punkt drugi to jest polska dyplomacja, która będzie się konfrontować z prezydencją. My przejdziemy na głęboko wciągniętym powietrzu, te pół roku jakoś minie, ale to nie może być tak, że dyplomacja, która się zajmuje Europą, jest taką samą dyplomacją, że ktoś przychodzi na 2 miesiące, później się go zwalnia, gdzieś się go przyjmuje, gdzieś jacyś kuzyni i tak dalej. To powinien być zakon w polskiej dyplomacji, ci, którzy zajmują sprawami europejskimi, bo w każdym kraju europejskim to jest kasta ludzi, którzy muszą mieć najwyższe kwalifikacje, być najlepiej opłacani, muszą najlepiej służyć Polsce wtedy, gdy konfrontują się z takimi samymi ludźmi gdzie indziej. A tego się zupełnie nie robi. I ostatnia sprawa, żeby zilustrować pewną historyczną szansę i brak jej wykorzystania. My mówimy dużo o naszych relacjach z Ukrainą, że to chcemy pomagać i tak dalej. Proszę Państwa, tak jak Polska marnuje szansę tych mistrzostw w piłkę nożną, jeśli chodzi o zbliżenie z Ukrainą, to jest po prostu marnotrawstwo na skalę historyczną. Ja nie jestem fanem piłki nożnej, ale dla Ukraińców to jest tak jak przepustka do pierwszej ligi. Oni tym żyją. Oni po prostu, dla nich to jest coś najważniejszego.
Ja chciałbym, żeby Polska, my wszyscy, nasz rząd, ale też jako władze, żebyśmy potraktowali to jako szansę zbliżenia się z tym krajem, z jego narodem. I taka druga szansa nam się szybko nie pojawi. A generalnie zajmujemy się schodami na stadionie i gdzieś tam kawałkiem autostrady, na Ukrainie Polski w tym kontekście nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo panelistom. Na sali widzę licznych polityków, poza przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorzem Napieralskim, również pan premier Józef Oleksy, grono profesorskie, także młodzi adepci nauki, oczywiście przedstawiciele mediów. Nasi paneliści są do państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś z pań, panów chciałby zadać pytanie, bardzo proszę, pan profesor Kik, bardzo proszę. Pan profesor. Bardzo dobry program Rzecz Jasna. Ale te trzy główne priorytety to takie same priorytety, przypomnę, Unia, sąsiedzi, transatlantycki obszar, jak Platforma Obywatelska. To jest mniej więcej to samo. I zadaję pytanie, troszeczkę do pana profesora Pastusiaka. Czy rzeczywiście hasło konsensusu w polityce zagranicznej, które nabrało mitycznego już znaczenia, jest socjaldemokracji potrzebne? Czy nie lepiej, czy nie bardziej potrzebna jest alternatywa socjaldemokratyczna w programie polityki zagranicznej? Bo konsensus z Prawem i Sprawiedliwością jest niezwykle trudny do wyobrażenia sobie i szermowanie tym jest takim hasłem jest w moim przekonaniu zaciemnianiem obrazu i wytrącaniem socjaldemokracji najważniejszego instrumentu programowego z ręki. Po drugie, proszę Państwa, bardzo cenny element tego programu dostrzegłem, mianowicie w tym miejscu, gdzie mówi się o zwiększeniu elementu polityki gospodarczej w polityce zagranicznej. Ale to jest półśrodek. To jest tylko półśrodek. Dlaczego? Dzisiaj rola i znaczenie państw w stosunkach międzynarodowych zależą wyłącznie od potencjału ekonomicznego i konkurencyjności gospodarczej. Ja bym zaostrzył ten punkt i dla Polski byłoby sprawą o wiele ważniejszą. Zadaję pytanie, czy nie byłoby o wiele ważniejszą, gdyby w ogóle położyć nacisk, żeby to rachunkowi ekonomicznemu podporządkować główne ukierunkowania polityki zagranicznej. Bo jeżeli wymieszamy czynniki ekonomiczne i polityczne, to doprowadzimy do tego, co mamy dzisiaj, do sparaliżowania polskiej polityki zagranicznej. Ponieważ cele polityczne przeczą celom ekonomicznym. Dla Polski dzisiaj, jeżeli liczymy nasz wpływ na stosunki międzynarodowe, jest najważniejsze odbudowa potencjału ekonomicznego i uzyskanie konkurencyjnej gospodarki. Cele polityczne to Stany Zjednoczone, bezpieczeństwo i te dwa główne cele się ze sobą kłócą. Dlatego myślę sobie, że pytanie zadaję takie. Czy nie lepiej byłoby ostrzej pójść, oprzeć politykę zagraniczną na rachunku ekonomicznym i wtedy zmienić priorytety decyzyjne, decydujące o naszych ukierunkowaniach polityki. Dzisiaj właśnie jest agreement między Stanami Zjednoczonymi a Polską w sprawie czego? W sprawie obecności wojska amerykańskiego na ziemi polskiej. Dla socjaldemokracji europejskiej, dla polskiej socjaldemokracji, czy nie byłoby istotniejsze, gdybyśmy jednak zwrócili uwagę, że to jest jedna z największych przeszkód dla realizacji polskiej racji, nie racji stanu, ale polskiego interesu narodowego w płaszczyźnie ekonomicznej. I czy socjaldemokracja nie powinna dzisiaj właśnie, kiedy podpisuje się ten układ i wchodząc w tą perspektywę, zwrócić uwagę jednak, że cele ekonomiczne Polaków i cele polityczne Polaków są sprzeczne z tym, co dzisiaj będzie podpisane w Warszawie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan profesor Jerzy Jaskiernia. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Nie będę mówił o kwestiach programowych, bo uczestniczyłem w pracach zespołu i odpowiednie uwagi wnosiłem na bieżąco. Natomiast chciałbym do kolegów panelistów skierować dwa pytania, ale w tej samej tonacji, ponieważ to, czego zabrakło w waszych wypowiedziach, to pewnego nawiązywania do programu grupy socjalistów i postępowych demokratów. My z jednej strony w okresie kampanii wyborczej zapraszamy przywódców, eksponujemy ten program, ale później jak gdyby nie bardzo było wiadomo, jak strategia międzynarodowa polityki zagranicznej tej grupy powinna oddziaływać na to, co my chcemy zaprezentować w naszym programie wewnętrznym. Więc chciałbym zapytać, czy w ogóle grupa oczekuje określonego profilu naszego programu i na ile to, co nasz zespół wypracował, jest zgodne z tymi oczekiwaniami. A po drugie, skoro mówimy o prezydencji,
to byłoby rzeczą niezwykle interesującą dowiedzieć się, jakie są priorytety grupy w odniesieniu do polskiej prezydencji, bo my cały czas patrzymy na prezydencję jako na pewną grę wewnątrzpaństwową, międzypartyjną, czy podejmujemy pewne inicjatywy z zakresu, określmy to, pewnej strategii wewnątrzsystemowej. Ale odwróćmy to pytanie. Skoro jesteśmy u progu tej prezydencji, skoro są określone zagrożenia związane z Afryką Północną, z polityką energetyczną, czy grupa socjalistów i postępowych demokratów uważa, że określone priorytety Polska powinna zaprezentować i że my powinniśmy oddziaływać jako frakcja parlamentarna i jako ważne środowisko opozycyjne na kształt tych priorytetów? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów? Jeśli nie, to oddaję głos naszym panelistom. W odwrotnej kolejności na wstępie pozwolę sobie udzielić głosu. Chciałbym podkreślić, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polska Lewica nie zamierza rewolucjonizować naszej polityki zagranicznej, zamierza ją przede wszystkim wzbogacić, modne słowo ubogacić, o lewicowe wartości. Ubogacić to jest kościelny, tak. Nie wiem, czy stosowne. Dlatego zapewne profesor zauważył cudzysłów w mojej wypowiedzi, tak? Wzbogacić, ubogacić, jak to woli. My pozostawiamy wybór społeczeństwu o wartości lewicowe, o lewicową wrażliwość. Proszę też zwrócić uwagę, jak wiele w naszym programie poświęciliśmy sprawom ekonomicznym. Nie tylko realizacji interesu gospodarczego, polskiego interesu gospodarczego poprzez polską politykę zagraniczną i polską dyplomację, ale również promocji marki państwa, kreowaniu dobrego wizerunku Polski na świecie, w świecie, co służyć ma robieniu dobrych interesów. Bardzo proszę w odwrotnej kolejności, tak? Pan poseł Marek Siwiec. W zasadzie te uwagi, które Państwo przekazaliście, trudno jest skonkludować w postaci pytań, ale chcę się odnieść do jednej rzeczy, do problemu, który pan profesor Jerzy Jaskiernia podniósł, czyli relacje grupa, prezydencja. Mogę powiedzieć tak, drogi profesorze, grupa niczego nie oczekuje od naszej prezydencji. Nasza grupa dzięki historycznym kompromisom zawieranym przez ostatnie 10 lat w Parlamencie Europejskim, prawie 10 lat, jest ukojona takim miłym czekaniem na cud. W tym samym czasie przegrywamy kolejne wybory. Ja może mówię to z perspektywy człowieka, który siedzi w ostatnim rzędzie w Parlamencie Europejskim. To jest dobre miejsce, bardzo dużo widać. Mnie nie widać, natomiast ja widzę wszystko. Mówiąc zupełnie poważnie, ja nie spotkałem się, gdyby ktoś zadał dzisiaj pytanie związane z tym problemem, ale dużo szersze. Jakie są w polityce zagranicznej Unii Europejskiej priorytety socjalistów? Konia z rzędem temu, kto potrafi to wskazać. Oczywiście można na ten temat książki pisać, seminaria, ale tak naprawdę to jest obiektywny interes państw, który próbuje się wtłoczyć w struktury Unii Europejskiej, a 80% państw zarządzane jest przez prawicę i takie są priorytety, jakie mają prawicowe rządy. I takie są priorytety wciśnięte pani naszej towarzyszce baronowej, towarzyszce Ashton, wciśnięte w jej agendę, które rzetelnie realizuje, bo ona wie, że jakby zaczęła coś wywijać, no to będzie jej los trudny. W związku z tym uważam, że nasza grupa polityczna zachowuje się taktownie wobec Polski, wobec Rzeczpospolitej i wizyta Schulza, którą tutaj miał, w której uczestniczył profesor Liberacki, pokazała, że my chcemy, żeby to był sukces w interesie ważnego kraju dla Europy i mnie to odpowiada, bo ja niczego więcej w relacjach grupa i Polska prezydencja nie potrafię wykrzesać. Czyli mówiąc krótko, ten oportunizm, który nam przyświeca od jakiegoś czasu, on się w którymś momencie musi zakończyć. I to jest jeden z tematów, który wychodzi. Będziemy niedługo mieć spotkanie w Barcelonie na ten temat, ale wielka koalicja w rozumieniu niemieckim, która określała politykę socjalistów na terenie Parlamentu Europejskiego, kończy się ten czas. Po prostu kończy się. Nie ma już dwóch grup ważnych. Jest grupa wielka, to jest EPP i grupa o 100 posłów mniejsza, to są socjaliści. I takie są realia. To już to rysy, równowaga się skończyła. Dziękuję. Pan profesor Tadeusz Szywiński, bardzo proszę. Ja hasłowo się chciałem odnieść do kilku kwestii.
tych ważnych poruszanych w pytaniach i w głosach. Otóż przede wszystkim my obserwujemy dzisiaj w Polsce negatywną tendencję, także w kontekście tego, co się zdarzyło w sobotę na spotkaniach dwóch partii prawicowych, że i Platforma, i PiS przekształcają się, używając terminologii amerykańskiej socjologicznej, w partię pustych butelek, czyli takie, do których zawartość wlewa się przed wyborami, a wylewa po wyborach. W międzyczasie nie ma. I przygotowując program Sojuszu, także w dziedzinie polityki zagranicznej, staraliśmy się od tego odejść, przedstawić wiele konkretnych sformułowań. Jeżeli tutaj Marek Siwiec mówił trafnie o różnych strukturach międzynarodowych, to ja powiem wprost. Dzisiaj na świecie, świat to jest 7 miliardów ludzi, 200 państw, za chwilę będzie więcej, Sudan się podzielił, być może podzieli się Libia, taka jest moja prognoza realistyczna. Kluczową kategorią współczesności jest współzależność i my o tej kategorii mówimy. I świat to są dzisiaj czterej główni aktorzy. To jest bez hierarchii Stany Zjednoczone osłabione, ale kluczowe, rosnące Chiny, które za kilkanaście lat staną się pierwszą potęgą gospodarczą, wyprzedziły rok temu Japonię. To jest Unia Europejska, ale en bloc i nasze uczestnictwo w polityce globalnej może być tylko poprzez Unię Europejską. I jest Rosja. Za chwilę wyłoni się Indie, być może ze świata islamskiego powstanie szósta potęga. I w naszym interesie, powiem wprost, leży to, żeby Europa nie przegrała swojej szansy. Ja odróżniam bardzo 500-milionową Unię od 800-milionowej Europy. Wiele lat temu w jednej z książek napisałem, wtedy to było oryginalne, że nie ma Europy, jest tylko Eurazja, a Europa jest co najwyżej półwyspem Azji. Dzisiaj to się dzieje. W naszym interesie jest, dlatego również rozszerzenie Unii o szereg państw, żeby tej szansy nie przegrać. Bo za chwilę nie będzie ważne G7, G8, G20, tylko perspektywa jest G2. Pekin, Waszyngton, Waszyngton, Pekin. I nie podważając roli tych dwóch mocarstw, nie byłoby to jakby korzystne dla Polski. I dwie uwagi na koniec. Oczywiście, że my bierzemy pod uwagę i w tym programie wzięliśmy pod uwagę postulaty i międzynarodówki socjalistycznej jako największej rodziny, która politycznej w skali globu, która skupia ponad 170 partii i ugrupowań, jak i partii europejskich socjalistów. Należymy i do międzynarodówki, i do, bo przecież chociażby postulat wprowadzenia podatku od transakcji finansowych jest to stary w nowej wersji postulat komisji, którą kieruje Joseph Stiglitz, amerykański ekonomista i noblista, komisji, którą on dzisiaj kieruje w ramach międzynarodówki socjalistycznej. I także pewne inne elementy, o których z braku czasu nie chcę mówić. Więc prawdą jest, że my musimy przeanalizować jakby powody przegranych socjalistów w Europie, że dzisiaj tylko 5 państw zostało, w których lewica socjaldemokratyczna sprawuje władzę. Tylko sobie powiedzmy jasno, że ta przegrana, czy te przegrane, ostatnia w Portugalii, ale na przykład niezły wynik wczoraj w Turcji, jak na socjaldemokratów tureckich w nowej wersji, że nie dopuścili do większości konstytucyjnej partii, która się nazywa Sprawiedliwość i Rozwój. Gdyby się PiS nazywał nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Sprawiedliwość i Rozwój i myślałby o czymś innym, to jest znacznie, tak nomen omen, trafniejsza jakby definicja programu, co by umożliwiało zmianę konstytucji. Więc problematyka wewnętrzna, ale zagranicznej nie można naturalnie lekceważyć. I ostatnie słowo jest takie. Myślę, że ten program cechuje realizm. Otóż pamiętam wtedy, gdy byłem ministrem w kancelarii premiera, gdy przygotowaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej, to mówiliśmy tak, przynajmniej ja tak mówiłem wówczas, że Unia Europejska nie jest złotą rybką, która spełni nasze 3 życzenia. Prawda? Nie, ale to jest wielka cywilizacyjna szansa, to jest instrument, to jest środek, to nie jest cel, który pozwoli uczynić nasz kraj bardziej nowoczesnym, czy w końcu bardzo nowoczesnym i sprawiedliwym. I oczywiście polityka wewnętrzna powinna się przyczyniać do tego, żeby Polska była
krajem bardziej sprawiedliwym przy wykorzystywaniu środków unijnych, ale wbrew samochwalstwu rządzących, my na przykład, profesor Liberacki wie to najlepiej, nie wykorzystaliśmy ani jednego euro na infrastrukturę kolejową na przykład, a w ogóle na infrastrukturę wykorzystaliśmy poprawnie może 20% środków. No to przepraszam, że omyliłem się o 1% także. Wykorzystaliśmy 21%. I rzeczywiście ekonomizacja polityki zagranicznej, postulowana od wielu lat, musi pozostać w kontekście właśnie uczynienia z Polski państwa nowoczesnego i sprawiedliwego rzeczą szalenie ważną. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan profesor Bogusław Liberacki. Jeżeli można, chciałbym najpierw podziękować panu profesorowi Kikowi za to, że zgodził się z nami, że gospodarka nade wszystko. Do tego w trakcie debaty dołożyliśmy finanse, w tym finanse publiczne, zdolność rozwojowa państw. Tak, jak Marek Siwiec powiedział, 3% jest nam potrzebne w Unii Europejskiej, żebyśmy sobie radzili. Ale wtedy Polsce jest potrzebne 9% wzrostu PKB, żebyśmy nie zwiększali dystansu dzielącego nas od Niemiec. 9% wzrostu, to wtedy utrzymamy różnicę na tym samym poziomie bezwzględnie. W przeciwnym razie ta różnica będzie się pogłębiać i z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Myślę, że to nie jest wstydliwą rzeczą co do trzech obszarów polityki zagranicznej być zgodnym z Platformą Obywatelską i PSL-em. Co nas różni, to jest jak to realizować tę politykę i z kim. A i tutaj już są socjaldemokratyczne różnice. Teraz gdybyśmy popatrzyli na naszą Unię Europejską 10 lat temu, na 15 rządów, 11 czy 12 były to rządy socjaldemokratyczne. I my wtedy razem skonstruowaliśmy tę Unię, do której my wstąpiliśmy, jako solidarną strukturę na dobrą pogodę. Nasze hasła coraz bardziej przejmowała chadecja, czy liberałowie. I mamy w tej chwili na 27 rządów tylko 5 socjaldemokratycznych i 2 no zupełnie słabe, to Słowenia i Hiszpania, gdzie wiadomo, że te tutaj dni będą też prawdopodobnie policzone, licząc w miesiące. Natomiast jest sprawą jasną, że o czym profesor Jaskiernia mówił, Partia Europejskich Socjalistów ma swój program właśnie antykryzysowy. I w grudniu ubiegłego roku było posiedzenie europejskie w Warszawie, zresztą Grzegorz Napieralski odgrywał tam rolę jedną z kluczowych. I gdzie na tym posiedzeniu przyjęliśmy tak zwane drogie wyjście z austerity, czyli nie cięcia, nie na koszt ludzi, zwykłych obywateli, ale przez mądre inwestycje prorozwojowe. I również w trakcie posiedzenia grupy socjalistów i demokratów z 15 maja tego roku, spotkanie z 8 ministrami rządu i premierem Tuskiem, bardzo jasno zarysowaliśmy te sprawy, które chcielibyśmy, żeby polska prezydencja podjęła. To jest po pierwsze zwiększenie budżetu w perspektywie 2014-2020. W ubiegłym tygodniu w Strasburgu przegłosowaliśmy. O 5% rośnie budżet. Nam chodziło znacznie więcej niż 5%. Ale z drugiej strony mieliśmy Camerona i całą prawicową prawicę, gdzie chciano zmniejszyć o 20%. Więc 25% w stosunku do tych żądań minimalnych został podwyższony budżet. Następnie zgodziliśmy się w parlamencie, i to także jest inicjatywa socjalistów i demokratów, że utrzymujemy priorytet rolnictwo i dopłaty. Ile bezpośrednich, ile w drugim filarze będziemy rozmawiać, ale Europa ma utrzymać zdolność do produkcji żywności. Dwa, zgodziliśmy się całkowicie w Parlamencie Europejskim. Większość 480 głosów w stosunku do 150, ile dobrze pamiętam. Fundusze strukturalne i fundusze spójności. To jest źródło, którego Polska będzie korzystać. I również to uzgodniliśmy jako grupa socjalistów i demokratów z naszym polskim rządem. Trzecia rzecz.
która także jest ważna. Uzgodniliśmy, że będzie trzeba dać Europie rozwój tej proinnowacyjny. Rozwój proinnowacyjny oparty również na większym balansie geograficznym. I tu wracam także do tego, żeby miliardy nie wydawać w London School of Economics, ale w Szkole Głównej Handlowej. Nie na Uniwersytecie Paryskim, ale na przykład na Uniwersytecie Szczecińskim. Żeby złapać tę równowagę, sięgnąć do ludzi. Więc jest tutaj zdecydowanie jasny program. Udało nam się pomimo tej równowagi, jest nas rzeczywiście 80 mniej w parlamencie niż Chadeków, uzyskać większość w parlamencie europejskim. Teraz główna rzecz to jest Rada Europejska. I tu jest rząd, wyzwanie przed naszym rządem. Czy polski rząd w czasie polskiej prezydencji, z polskim przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i polskim komisarzem do spraw budżetu utrzymają te zapisy. To jest wielki test sprawności i dla rządu, dla Platformy, dla całej struktury, bo pamiętajmy, są trzy kluczowe stanowiska i pozycje objęte. Nie mamy żadnego dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej, po prostu nie mamy. Nie mamy istotnych dyrektorów w części decyzyjnej, zastępców dyrektorów generalnych w Komisji Europejskiej. Nie mamy żadnego dyrektora gabinetu politycznego, żadnego komisarza, bo każdy komisarz ma mieć dyrektora gabinetu politycznego z innego państwa. Czyli jesteśmy słabi. Tak, bo taka była polityka przynajmniej ostatnich dwóch rządów, żeby nie promować Polaków, nie wchodzić w te struktury. Ale jest szansa, i poprzez to, że właśnie nasza grupa polityczna w dużej mierze postawiła rząd i prezydencję przed takim sytuacją. Popatrzcie, cała struktura to jest akurat ta sama partia, to samo państwo, prezydencja. Pokażcie, co potraficie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo naszym panelistom. Chciałbym państwa zapewnić, iż po naszej konferencji przewodniczący zespołu, pan profesor Longin Pastusiak, jak i cały kierowany przez niego zespół jest obecny na sali, jest do państwa dyspozycji. Świat bardzo szybko się zmienia. Można powiedzieć, zmienia się na naszych oczach. Zmienia się nie tylko w strukturze gospodarczej, jak widzimy. Mówili również o tym paneliści. Nowe państwa, które wybijają się na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o udział światowej gospodarce, jak Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, które słabną w stosunku do tych państw. Ale zmienia się również w strukturze społecznej. Bardzo szybko. Te procesy zachodzą szybciej niż kiedykolwiek. I dlatego też polityka zagraniczna jest tak ważna, bo staje się też elementem naszej polityki wewnętrznej. Bardzo ważnym elementem i musimy na to zwrócić uwagę. SLD, przygotowując program wyborczy dotyczący polityki zagranicznej, chcę wskazać rzecz następującą, rzecz najważniejszą, że w polityce zagranicznej wewnątrz kraju musi być konsensus, musi być porozumienie. Marek Siwiec powiedział o drugim bardzo ważnym elemencie, że aby uprawiać politykę zagraniczną, aby być skutecznym, muszą być znakomicie przygotowani ludzie. I musi być ciągłość co do strategii przygotowanej przez dany kraj, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. SLD ma znakomicie przygotowanych ludzi. Dał temu wyraz niejednokrotnie. Rządziliśmy dwukrotnie po przemianach społeczno-gospodarczych i dwukrotnie pokazaliśmy, że w sprawach polityki zagranicznej mamy swoją wizję, swój pomysł i jesteśmy konsekwentni. Ale przede wszystkim mamy znakomity zestaw ludzi, którzy w różnych miejscach realizowali politykę rządu lewicy. Przygotowaliśmy Polskę do wejścia do NATO. To gdyby nie zapał obecnego tu premiera Józefa Oleksego, naszych ministrów, ekspertów, naszych ambasadorów, nie byłoby tego sukcesu. To samo stało się, jeżeli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej. To upór rządów lewicowych pod kierownictwem Leszka Millera, naszych ambasadorów, naszych ministrów, ale wtedy też również parlamentu, bo przecież dostosowanie całego prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej to był wielki wysiłek posłanek i posłów Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Byliśmy atakowani zewsząd, ale udało nam się na bardzo dobrych warunkach wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej. Te choćby dwa przykłady pokazują, jak SLD jest przygotowane, jak SLD dba o to, aby jakość naszych propozycji, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, była na najwyższym poziomie. Tu nie może być potknięcia. Prezentujemy dzisiaj bardzo dobry dokument i zwróćcie uwagę, szanowni państwo, że jako jedyna partia nie rozmawiamy o listach wyborczych.
nie bijemy się o jedynki, kto gdzie i w którym okręgu wyborczym, ale konsekwentnie, tak jak zapowiedzieliśmy, przedstawiamy kolejne rozdziały naszego programu wyborczego i naszego planu działania, jeżeli wygramy wybory. Kiedy Polacy obdarzą nas zaufaniem, chcemy pokazać, że tego zaufania nie zawiedziemy. Dzisiaj pokazaliśmy najważniejsze fundamenty tego programu. Ja chciałbym odnieść się do trzech ważnych kwestii. Pierwsza kwestia, to też poruszali paneliści, ale chciałbym to jeszcze z całą mocą podkreślić. To nasze relacje z sąsiadami, ale przede wszystkim z jednym sąsiadem, z Rosją. Tak wiele się mówi o naszych relacjach z partnerem, naszym partnerem po stronie wschodniej, ale tak mało się robi. Bardziej jest to dzisiaj spektakl polityczny niż konkretne działanie. Tak wiele mówiło się o współpracy na różnych poziomach, ludzi młodych, gospodarczej, kulturalnej, ale to tylko są słowa i nic więcej. Zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy doszło do przemian społeczno-gospodarczych, mieliśmy i mamy dwóch ważnych sąsiadów. Po stronie zachodniej Niemcy i po stronie wschodniej Rosja. Z jednym i z drugim krajem łączy nas bardzo trudna i bolesna historia. Ale jednak jeżeli chodzi o relacje z Niemcami, a wiem co mówię, bo urodziłem się w Szczecinie i miałem ich bardzo blisko w siebie, udało nam się wypracować porozumienie między narodami. To porozumienie funkcjonuje, dobrze się rozwija i też tak naprawdę z wielkim sukcesem dla Polski, ale również dla Niemiec. Tak dobrych relacji przez te lata nie udało się wypracować z Rosją. I tu jest wina. Tu jest wina partii prawicowych, które budowały swoje fundamenty funkcjonowania w polityce polskiej na niechęci do Rosji, cały czas wracając do historii. My nie chcemy budować polityki zagranicznej na fałszywych przesłankach wynikających z jakichś uprzedzeń historycznych. My chcemy, aby polityka zagraniczna budowana była na takich solidnych fundamentach. Kwestia bardzo ważna to relacja Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Brazylia, Chiny, Indie, ale niektóre kraje afrykańskie. Zwróćcie uwagę, jak szybko zmienia się struktura gospodarcza. I dzisiaj, jeżeli my nie będziemy też liderem tego tematu w Unii Europejskiej, to i Unia Europejska, ale i my będziemy od tego odstawali. I znów odwołam się do Marka Siwca, który powiedział o naszych relacjach z innymi krajami. To prawda, my odpuszczamy, mam takie wrażenie często, nasze dobre relacje z innymi krajami, te relacje gospodarcze. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Polsce wykształciliśmy bardzo wielu absolwentów, którzy są dzisiaj na ważnych stanowiskach w różnych krajach i nikt tego nie monitoruje, nikt z tymi ludźmi nie utrzymuje kontaktów, nie podtrzymujemy tego, a to przecież bardzo ważna kwestia. I sprawa ostatnia to oczywiście nasza obecność w Unii Europejskiej. Czego mi brakuje dzisiaj, szczególnie w przygotowaniach do naszej prezydencji, a co my chcemy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej narzucić i pokazać, że warto o tym rozmawiać, to też wizja Unii Europejskiej. Ona przeżywa kryzys, to prawda, i kryzys gospodarczy związany z kryzysem finansowym, ale również przeżywa taką wewnętrzną, instytucjonalną, taki instytucjonalny problem. Co ma być dalej, co ma być za kilka, kilkanaście lat? Jak ta Unia ma wyglądać? Jaki ma być jej cel i idea? Ojcowie założyciele Unii Europejskiej wiedzieli dokładnie, co zrobić po II wojnie światowej. Dlaczego wspólnota krajów ma być zawiązana i do czego ona ma dążyć. Teraz mam takie poczucie, że tej wizji nie ma. Polska jako duży kraj, szósty kraj w Unii Europejskiej mogłaby być pionierem takiej debaty. Moglibyśmy narzucić taką debatę i taką rozmowę o przyszłości Unii Europejskiej, o jej rozszerzeniach, o jej znaczeniu w zmieniającym się świecie. Tego niestety nie ma. I chciałbym powiedzieć, że w tym kontekście hasło, które dzisiaj wielokrotnie padało, o stworzenie takiej wspólnej strategii polityki zagranicznej naszego kraju, to bardzo ważne hasło. Ponad podziałami politycznymi, tak aby to była strategia rozłożona na lata, zgadzająca się z interesem narodowym. I ja tu w przeciwieństwie do pana profesora Kika wierzę, że to można wypracować. Nieważne kto będzie rządził, niech co do najważniejszych interesów Polski będzie zgoda. Bo tak w innych krajach jest. Rządy się zmieniają, ale najważniejsze interesy narodowe są zawsze w polityce zagranicznej reprezentowane. U nas to się zmienia. U nas to się zmienia, bo trzeba doprowadzić zmian kadrowych. U nas to się zmienia, bo ktoś ma jakieś uprzedzenia co do poprzednika. A tych uprzedzeń być nie może. Szczególnie w polityce zagranicznej. I jeszcze jeden taki bardzo szczegółowy, ale myślę najważniejszy problem, który dzisiaj jest do rozwiązania. Aby w Unii Europejskiej być wiarygodnym, abyśmy byli wiarygodni w Unii Europejskiej. Nie są ważne tylko debaty na temat środków finansowych, a szczególnie rozmowy o różnego rodzaju projektach i finansowaniu ich z pieniędzy unijnych.
Aby być wiarygodnym w Unii Europejskiej, musimy rozmawiać o wartościach i prawach człowieka. Szczególnie kiedy będziemy w prezydencji. I tu dzisiaj, z tego miejsca, jest apel do Donalda Tuska, aby określił się w sprawie najistotniejszej, czyli karty praw podstawowych. Niech Donald Tusk dzisiaj się określi. Niech już się nie kłania biskupom i prezesowi Kaczyńskiemu, tylko niech powie, czy zaakceptuje kartę praw podstawowych. Niech złoży czytelną deklarację, czy jest z siłami postępowymi w Unii Europejskiej, chcącym rozwijać Unię Europejską i swoje kraje, czy jest siłami, które reprezentują zaścianek, tak jak Prawo i Sprawiedliwość. I to jest najważniejsza deklaracja, która powinna paść jeszcze przed rozpoczęciem prezydencji i właśnie dla nas najważniejszego okresu dla Polski. Chciałem z tego miejsca podziękować bardzo serdecznie całemu zespołowi, który przygotował program Sojuszu Lewicy Demokratycznej w rozdziale Polityka Zagraniczna. Jeszcze raz pokazaliśmy i udowodniliśmy, że na zapleczu są znakomici eksperci. Nie tylko paneliści, których dzisiaj mogliśmy słuchać z Parlamentu Europejskiego, nasi profesorowie, ministrowie, ale że jest bogaty zespół ludzi z doświadczeniem, z dobrym przygotowaniem i świetnym wykształceniem, których nie będziemy się wstydzić, którzy z marszu mogą budować te rzeczy, o których mówiliśmy i z marszu mogą pokazać, jaka jest wizja Unii Europejskiej, jak odnajdywać się w zmieniającym się świecie i co zrobić, aby interesy Polski w świecie były dobrze reprezentowane. Jeszcze raz dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie, panowie, dziękujemy za przybycie. Na tym kończymy prezentację programu Przyjazna Polska, otwarta na świat. Dziękuję bardzo.